A teraz Ben Job i jego rzeszowskie historie. Dzisiaj zapraszamy Was na przechadzkę po dawnym trakcie wiodącym z Rzeszowa na południe, biegnącym przez Czudec i Jasło w kierunku Węgier. Początkowy odcinek tego duktu zaczynającego się w pobliżu kościoła Farnego to oczywiście dzisiejsze ulice 3 Maja i Zamkowa. Na rzeszowski deptak w naszym programie przyjdzie jeszcze czas, bo w jego wypadku przydałoby się oczywiście wydanie specjalne naszych gawęd. Skupmy się więc dzisiaj na ulicy Zamkowej, która przez lata zachowała swój wiedeńsko-secesyjny urok, nic nie robiąc sobie z tego, że meandry historii znacznie ją skróciły. Pod numerem pierwszym wita nas pałacyk Burgalera, który został wzniesiony w latach 1816-1823, prawdopodobnie na własne potrzeby przez austriackiego budowniczego. Budynek otacza zabytkowy ogród, także wpisany do rejestru zabytków. Tuż obok, pod numerem trzecim, znajduje się siedziba dawnego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń. Dzisiaj obydwa budynki są siedzibą Polskiego Radia Rzeszów. O wiele bardziej imponująca rozmiarami budynków jest parzysta strona ulicy Zamkowej. Pod numerem drugim zobaczyć możemy powstałą w 1912 roku kamienicę autorstwa znanego architekta Piotra Emilewicza, któremu miejsce się tak spodobało, że po sąsiedzku wybudował własny budynek mieszkalny znajdujący się na ulicy Zygmuntowskiej. Przy Zamkowej 4 i 6, gdzie mieści się obecnie siedziba kurii diecezjalnej, wzniesiono pod koniec XIX wieku dwa bliźniacze budynki zaprojektowane przez wspomnianego niegdyś w naszym programie tajemniczego wiedeńskiego architekta Izaaka Apermana i Adolfa Sandiga. Oczywiście stałym widzom stacji Rzeszów Główny nie musimy dodawać, że stojąca po sąsiedzku dzisiejsza siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia, a dawniej Dyrekcji Okręgu Skarbowego, również jest dziełem Izaaka Apermana, stąd wyraźny wiedeński klimat tej ulicy. Dla wielu zaskoczeniem pewnie będzie fakt, że dzisiejsza ulica Zamkowa do początku XX wieku stanowiła granicę Rzeszowa. Karczma naprzeciw gmachu CK Dyrekcji Skarbowej należała do terytorium gminy Staroniwa. I dopiero petycja rzeszowskich rajców i działania burmistrza Stanisława Jabłońskiego na początku XX wieku zmieniły ten stan rzeczy. Ale wróćmy do budowli i na nieparzystą stronę ulicy. Pod dziewiątką uwagę przechodniów zwraca dworek Prévost, powstały w 1823 roku. Budynek wzniesiono z wykorzystaniem murów kordegardy ogrodu pałacyku letniego według projektu inżyniera Karola Prévost. Dworek wielokrotnie przebudowywano w XIX i XX wieku. Obecnie jest to siedziba Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie. Wędrówkę po ulicy Zamkowej trudno nie skończyć przy jednym z najstarszych drzew w Rzeszowie – platanie klonolistnym. Staruszek ma przeszło 250 lat, a obwód jego pnia wynosi blisko 5 metrów. Właśnie on prawie kończy dzisiejszą ulicę Zamkową, choć w przeszłości droga ta dochodziła aż do placu Śreniawitów. Ale opowieść o tym, jak zmieniano układ komunikacyjny Rzeszowa, będzie oczywiście pretekstem do kolejnych historycznych wędrówek w kolejnych naszych programach.